i tam i tak dalej. Tak, tak. No całkiem inne sterowanie i dosłownie nie mogłam się wkręcić w to i porzuciłam, ale słyszałam, że właśnie najlepsze, jeśli chodzi o historię, o fabułę. Ja pamiętam jak za dzieciaka na Xboxie 360. Nie będę spoilerował, jeżeli będziesz chciał rozegrać, ale w jednym momencie na początku no, lekka łezka poleciała. To te są. Okay. No nie, bo trzeba polecić. Jeszcze wrażliwy do tego. A, no może. Cudownie. A jaka jest twoja ulubiona gra, jeśli mogę się spytać? Ojej, moja ulubiona gra? Ciężko, ale bardzo mi się podobało Detroit Become Human. Lubię właśnie też takie. Ale Assassin też był właśnie bardzo fajny. Nie umiem powiedzieć, która najlepsza część. Life is Strange, no nie wiem, GTA, każda część też grałam. Ciężko mi wybrać jedną gierkę, ale no ogólnie bardzo lubię grać. No ale same mocne piki. No wiadomo, wiadomo. No nie będę ukrywał, coś tutaj też poszpiegowałem, słyszałem, że słuchasz Gipsa. No ja nie słucham, ja jestem. A czego bardzo... słuchasz? Ja słucham wszystkiego, co w ucho wpadnie, ale ostatnio tutaj jakiś no i to jest to... funk, jakaś tachniawa napierdalanie na słuchawkach, to jest coś, co ja kocham. To o kurcze, coś, co ja kocham. A to ja akurat aż tak nie za bardzo słucham, ale może potrafiłabym się w to wkręcić. Tak. No ja słucham wszystkiego, co w ucho wpadnie. Ja myślę, że bardzo łatwo byśmy znaleźli wspólny język, jeżeli chodzi o muzykę. Ale powiem ci, Kordien, masz bardzo przyjemny głos. Naprawdę fajnie się słucha, no. Dziękuję. Ja się staram się no, po prostu nie zostać onieśmielonym przez twoje piękno, przez twą piękną barwę głosu. Naprawdę? Podoba ci się mój głos? Dzięki. Cóż, no... Kurczę, no i teraz ściana, nie wiem co powiedzieć. Dobra, to powiedz mi coś najbardziej szalonego, co w życiu zrobiłeś. Zwaliłem koledze. Nie patrz, bo oni mówią, co takiego? Że jestem odwaliłeś spokojny, najbardziej tak grubego. Nie, to tak światło pada. Ja nie jestem w ogóle spokojny. Nie, ojej. Ja mogę mówić. Jakaś gruba impreza, nie wiem, skok ze spadochronem. Tak jest, tak? Jakiś taki, nie wiem, giga przypał. No może impreza, moje 19 urodziny na domka. Okej. Okay. Zaczęło się od tego, że 4 razy wziąłem prysznic w ubraniach. Czemu? Piękna sprawa, jak mu się dogaduje. Co, taki najebany? Podbity, tak, tak. Zanim wszyscy goście przyjechali, też kilka setek siebie wlałem. No i co, no później lekki zgonik. A jak słyszałem pewne magiczne słowo, to wstałem w nocy bez koszulki. Spodnie na dupę zaciągnąłem i poszedłem dalej. No to imprezowicz. No, ja... Czyli nie miałeś takich jakichś wielkich przypałów, co? Oprócz takich imprezek. Dobra. Możliwe, że nie pamiętam. A, okej, okej. Ja nawet mam TikToka relacjonujące to wydarzenie, no ale no nie mam go teraz, żeby go wkleić, żeby ci pokazać. Ciężko by było. Okej, to może mi później pokażesz. No dobrze, no z wielką chęcią. A jaka jest taka twoja najbardziej przypałowa akcja? O Jezu, wiesz co, ja nie wiem, czy ja chcę znowu o nich opowiadać, ale ich było naprawdę pełno. Ja mam wrażenie, że to ja jestem jeden wielki chodzący przypał. Naprawdę było tego bardzo dużo. Ale już na to nie wchodźmy, bo to ja jednak tutaj zadaję bardziej pytania. No. Także tak. Tak. Może ulubiony serial. Ulubiony serial. Lubię, mimo że nigdy nie brałam narkotyków, no dobra, o ziole to tam, no dobra, zioło jarałam, no ale to... innych narkotyków nigdy, to na przykład bardzo lubię tematykę narkotyków i na przykład Breaking Bad czy Narcos, bardzo, bardzo lubię, no, giga, moje klimaty. To było chyba jak sprzedawać dragi w sieci szybko, coś w tym stylu? Tak, oglądałam, ale nawet chyba obejrzałam, to było na Netflixie, nie? Ale to chyba był w ogóle niemiecki serial, jakoś tak, tak nie wiem, tak. Nie pochłonął mnie za bardzo, ale obejrzałam. No to powiedz mi, co ty lubisz? Czekaj, serial albo film. No. Bardzo fajnie mi się oglądało, to się chyba nazywał Prison Break? Kurde. Oj, to kiedyś to oglądałam faktycznie. No. Bardzo, bardzo przyjemny serial, jakby... No i fajny aktor. Tak, o, temu aktorowi to... Co jest? Taka ciekawostka, że główny aktor... Halo. Przerwało cię chyba, wiesz? Chyba, że tylko ja nie słyszałam. Taka ciekawostka.
Zostawmy okay. to w tyle, bo to... Tak, bo to nie było warto przerwanie patrzeć. Zaaranżowane przez nas. Okej, okay, okej. Okay. No. No co? Fajnie, bardzo fajnie, fajnie sobie pogadaliście. Bardzo fajnie sobie pogadaliście. Będzie mi tylko, że a propos tego aktora Prison Break'a, to muszę cię zmartwić, bo on jest gejem. No. Ale to nieważne, no jest bardzo przystojne, to jakby... No ale ty nie masz u niego, moja droga, szans, może my ewentualnie. Ale... Bandura Kartel! Witam, dziękuję ci za 10. Ale co, my słuchaliśmy, podobało nam się wasze no. rozmowy. Miguel, no, i akurat główny aktor też się podobał. Tak, no. tak. Fajne. Wspaniale rozmawiałam z tą piękną damą. Mam nadzieję, że no to mogę zobaczymy. Powiedzieć, bardzo, bardzo fajna gadka. Podobało mi się, jak tutaj toczyliście tą rozmowę. I oczywiście bardzo dobrze tutaj zaaranżowałeś to wszystko w Wodogłowie. No moja szkoła bym tak mógł tak, rzec. Tak, moja szkoła mógłbym tutaj rzec. Tak, tak. No. Podobało mi się, tak? Podobało mi się. Fajnie tutaj wymyślone niektóre rzeczy. Myślę, że na pewno zrobiły wrażenie na tutaj... Gwieździe dzisiejszego wieczoru, czyli Emi Jemi. No i co? No i dziękujemy ci bardzo za obecność. Jak coś, to będziemy się odzywać. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam cieplutko. Trzymaj się. Dobrze. Nie no, Kordian, mi się podobał. Fajnie się rozmawiało ogólnie. No dobrze. Gadka się toczyła. Tak. No i widzowie, widzicie? Tutaj gadka robi robotę. Gadka robi postarał robotę. Się chłopak, bardzo sympatyczny, no. No. Dobra. Mamy... Adibasek, dzięki. Mamy Matiego gotowego. Mamy Matiego gotowego, czyli tego wcześniejszego. No, Mati wyglądał bardzo dobrze. Tak. Mam nadzieję, że tego nie spierdoli. Bo tutaj prezencja Matiego na pewno mogła robić wrażenie. Dajmy go. Dobra. Dajmy Matiego. Ej, to może ja teraz skoczę jeszcze szybko. Proszę bardzo, jak proszę najbardziej. Bardzo. Jak najbardziej. Pyka, pogadaj z widzami, ja wykonam ten telefon. Dobrze, wykonaj telefon. No i co widzowie, jak do tej pory oceniacie tutaj nasze randki z naszą twitchową boginią? Witam. Może Kinulak też się z widzami przywitać? Chodź się przywitaj z widzami, a co? Załatwiłem. Chodź kochanie. Moja droga, to też jest twój dzień dzisiaj, więc na pewno widzowie chcą ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Pani biznesmen, pani prezes. Hej. No dzień dobry. No i co powiesz na Dzień Kobiet? Jakie prezenty dzisiaj dostałaś, moja droga? Kwiatuszków dostałam. Od Nexa dostałam nawet bukiet różnych. Nawet od Nexa, widzowie. Tak. I co? I Prosecco. Nawet dwa chyba. Także się nakurwimy jeszcze dzisiaj. Pewnie, że tak. To najważniejsze, tak? Kinula teraz wychodzi na imprezkę, widzowie. Dokładnie. Z dziewczynami, jakimiś swoimi koleżankami. Może potem wpadą na streamka wszystkie. Poznamy je z Sebastianem. Bardzo możliwe. Zobaczymy. Dobra, idź. Nie zawracaj nam tutaj, kurwa, gitary. Tego najlepszego dla wszystkich pięknych kobiet. Pa. Hej. No. Kurwa, tyle wystarczy, kurwa, co? No. Widzowie, a ja wam mogę życzyć dzisiejszego wieczoru dużo zdrowia. No i wszystkim kobitkom jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Dobra. Brzydki chuj w dup. Ej! Żart to był, żart! Kurwa, żart! Każda kobieta jest piękna na swój sposób. A co ja powiedziałem? Nie no, ja powiedziałem, że wszystkim kobietkom... Kiwi, ok, trzeci miesiąc subskrypcji. Ja powiedziałem wszystkim kobietkom, a ty co ty pierdolisz? No bo kurwa, ja to powiedziałem dla Beki, jak przyszedłem. Dobra. Czyli ja jestem... Ja nic nie zjebałem. Co tam się stało? O mój Boże. Ale se tupta. Jac! Ale se tupta. Jesteśmy? Słyszymy się, moja droga? Tak. Dobra. No dobra, lecimy dalej w takim razie.
Możemy odsłonić uczestnika, go przerzucić na pewno. Już chyba jest gotowy. Już go odsłaniamy. Jest gotowy. Mati jest gotowy. Wrzućmy go teraz tutaj na kanał. Halo, halo, Mati. Dzień dobry. Czekajcie, sobie przyciszę tego. Tak, ścisz sobie, daj prawym i sobie przycisz go tam. Dobra, dobra. Jak teraz jest mi? Teraz jest okej. Jest super, teraz jest okej, okay, no. Dobra, przepraszam za delikatny falstart. Nic hejka, się nie dzieje, nic się nie dzieje, Mati, tutaj potencjał widzę raczej jest ogromny. Nie przejmuj. Na luźniku. No. No to co, wydaje mi się, że nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przerywać i przedłużać. Mati, to jest twoje 5 minut, zapraszamy serdecznie, proszę bardzo. Zaczynamy. Dobra, super. W ogóle wydaje mi się, że panowie przede mną. Mhm. Chyba się za bardzo trochę starają, nie wiem co o tym sądzisz, ale tak myślę. Ja myślę, że to urocze, że się starali. Śmierdzi mi to, wiesz, trochę friendzony maksymalnie, nie? Może się nie znam, ale... Tak, wiesz, tutaj delikatnie oddymił, ale tak mi się wydaje. No ja wiem, że wiesz, musisz być miła i gdzieś tam, wiadomo, nie? Troszeczkę tutaj ich podnieść na duchu, ale no, panowie, troszeczkę luzu więcej, tak mi się wydaje. Ja właśnie mam takie pytanko odnośnie twojej ksywki. No. A mianowicie, Emi Jemmy. Emi no to pewnie od imienia, a Jemmy to co, tak. Lubisz jakiś Jemmy, który skakowy, czy? Wiesz co, dużo osób się mnie pyta o to, natomiast to jest tak, że nie, Jemmy jest okej, okay, ale mam takiego wujka, jest wspaniałym człowiekiem, bardzo go lubię i zawsze do mnie mówił Emi Jemmy i tak po prostu... A to tak, ale skąd to się wzięło? Tak po prostu z dupy, że za przeproszeniem, że tak powiem? Tak, dosłownie z dupy, tak zaczął do mnie mówić i okay. No to tak pomyślałam, że przy tworzeniu kanału to tak sobie dam nazwę, bo mi się pozytywnie kojarzy. No, okej, okay. Jasne. A właśnie jeszcze a propos, tamto łóżko z tobą, to wydaje mi się, że troszeczkę będzie za małe jak przyjadę, więc chyba druga randka no to w Krakowie, tutaj mam takie wiesz, łoże małżeńskie w mieszkaniu, więc będzie nam o wiele wygodniej. Tak myślę. Nie, druga randka, mówisz? To, tak. Ale no, nie. To ja na łóżku, a ty na podłodze, czy gdzie indziej? No co ty, a druga to nie, randka? To jakbyś to na odwrót, okej? Okay? Wiesz, też jak to jest. Ja na podłodze? No kanapę ci mogę dać, słuchaj. Kanapę? No nie, no to odpada. No, dogadamy się, tak? No wtedy się dogadamy tutaj. Tam wiesz, zagram ci jakieś ładne melodie na pianinie, akurat stoi w sypialni, nie bez powodu oczywiście. Tam stoi. To jest takie strategiczne miejsce do tego. On dla mnie już przegrał. Także ten. No a powiedz mi jeszcze, jakieś twoje zainteresowania, na przykład ćwiczysz coś, czy tylko jakieś okazjonalne cardio gdzieś tam... Wiesz co, ostatnio zaczęłam sobie biegać. Nie, akurat jeżeli chodzi o przygodny seks, to nie ja. Ostatnio zaczęłam sobie biegać, kiedyś trochę trenowałam piłki ręcznej, ogólnie bardzo lubię sport. O proszę, piłkę ręczną? Ale tak zawodowo bardziej, że tam grałaś gdzieś tam drużynce jakieś? No tam grałam, ale to tak bardziej for fun. Nigdy jakoś specjalnie mocno się w to nie wdrożyłam, ale... Tak, no lubię siatkówkę, koszykówkę, no wszystko dosłownie. Myślę, że zawsze byłam dobra i... Sport jest zespołowy. Tak, i rodzinka też jest taka bardziej sportowa, także tak, no. O proszę, czyli sprawda dziewczyna, bardzo dobrze, to się przydaje na przykład po co zawodowym, ważne. A na przykład jakieś instrumenty, śpiewanie, tam słyszałem chyba wcześniej, że coś tam sobie śpiewasz, tak? Tak, lubię śpiewać, ogólnie jeżeli chodzi ale o... Ale uczyłaś się, chodziłaś na lekcje, czy No coś, tam, coś nie coś chodziłam, to? Coś nie coś chodziłam, ale też się uczyłam pod prysznicem powiedzmy. Jeżeli chodzi właśnie o instrumenty, to żadnego tak naprawdę dobrze nie potrafię używać, tylko ale się uczyłam... Na flecie też się uczyłam, w szkole podstawowej. Okay. Troszeczkę na keyboardzie, mam gitarę akustyczną, trochę się uczyłam na elektrycznej, to tyle. Ale to żaden cię jakoś tam powiedzmy nie zaciągnął jakoś bardziej, tak? Ja mam wiele chęci, ale finalnie potrzebowałabym więcej dyscypliny, jeżeli chodzi właśnie o grę na instrumentach. Czyli niesłomiany zapał po prostu. No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, to tak. Okay, ale wiesz, no jeszcze mam czas. Więc kto wie, no słuchaj, nigdy nie jest za późno, tak? Nigdy nie jest za późno. Nauczy się na przykład grać w laskotek na płotek. Dalej mam keyboard, dalej mam gitarki, więc dalej mam właśnie fleta, więc dalej mogę się uczyć. Okej, okay, zobaczymy, może kiedyś pewnie, z tego wrócę. Okej. Okay. A coś motocyklem jeździłaś kiedyś? Na przykład jako plecak albo sama? Tak, jako może? Plecak, tak. A tak, jeżeli chodzi o jakiś jedno ślad, to tylko na skuterze jako kierowca. Zdarzyło mi się jechać. Czyli też rozumiem, cię nie wciągnęło jakoś. Czy boisz się, czy jaka wiesz jest co, nie wiem, czy chciałabym robić to prawko. Ja się ogólnie bardzo boję takich
rzeczy. Dla mnie prawo jazdy na samochód to była katorga, ale może to dlatego, że to było 10 lat temu i byłam mniej odważna, mniej pewna siebie. A ty jesteś tak stara już jak ja? Okay. No, chyba nawet starsza jestem. Poważnie? Ile masz lat? 28. A który rocznik? 96. No to tak jak ja. Ja mam 27 jeszcze. Okej, okay, no ja ze stycznia. Okej, okay, jasne, jasne. Tak, no ogólnie myślałam kiedyś, żeby zrobić prawko na motor, ale no finalnie też do tego nie doszło. Nie mam jakiegoś parcia. Ja nawet trzy na motor, nie? A1, A2 i A i powiem ci, że są mi bezużyteczne aktualnie, był tego już tylko po torze, ale jak ktoś zaczyna, to wiadomo, że fajna sprawa, nie? No lub tak naprawdę ja mając kategorię B mogę jeździć też na jakimś motorze, tylko po prostu o mniejszym. Możesz, na 125, no dokładnie tak. No, więc to mi wystarczy, nawet nie chciałabym szybszego motoru, więc no. Myślę, że jazdę samą bym ogarnęła, tylko no, ja jestem dość niska. Ja wiem, że na skuterze już miałam problem. 1,57 m. Miałam już z tym problem. O ja, taka słodziutka musisz być, ojej, ale fajnie. Więc miałam problem, żeby już dosięgnąć ziemi, jeżeli nawet na skuterze było, a co dopiero taki motor, który jest dużo cięższy. Ale wiesz, to da się na przykład obniżyć siedzenie delikatnie, można jakoś to dostosować, myślę, bez problemu. Nie, nie ma z tym raczej. No może tak. Widziałam, że są takie śmieszne minikrosy, więc może no, to by pasowało. O, a propos mini motocykli, no to właśnie ja mam takiego mini GP, Kajo. No, nawet na zdjęciu w sumie jestem na nim. Tam w zgłoszeniu. A właśnie a propos jeszcze zgłoszenia, taka ciekawostka odnośnie śpiewania, bo tam ktoś mnie zrobił trochę w balon, zostałem oskamowany. Dlaczego? Bo to było napisane, że śpiewam, a ja napisałem, że uczę się śpiewać, i to jest według mnie znacząca różnica. A, no właśnie, bo ja myślałam, tak, że śpiewać faktycznie, a no właśnie, to jest różnica. Właśnie, no i tak się prześlizgnąłem tak trochę bokiem, no ale widzisz, wychodzi na to, że sprytni mają tutaj po prostu łatwiej, są górą, nie? No ale właśnie, to czy ty byłeś sprytny, czy tutaj ktoś, kto pisał, to był sprytny? Znaczy, inaczej, no ktoś po prostu zagrał mi na korzyść, o tak powiem. Ktoś po prostu zrobił mi dobrze, o. O, to jest, okay. To jest dobre określenie. Ktoś mi zrobił tutaj dobrze. I dzięki temu właśnie jesteśmy tutaj i rozmawiamy sobie i jest bardzo przyjemnie. Myślę, że odliczamy. A mówił ci, że mówił ci ktoś, że wyglądasz jak ten gość z Lombardu? Słyszałem to na streamku właśnie od Nexa chyba, że tak powiedział. A oglądałeś? No, tak, oglądam to sami, albo u niego, bo gdzieś tam sobie odpalę. Jest okay. Śmiesznie, jest śmiesznie, to prawda. No, podobny jesteś. Znaczy, a to chyba na plus, bo on jest przystojny moim zdaniem, więc... No jest. No, powiedzmy. Chyba nie mogę na to narzekać. Tak z tym uśmiechem. Koleżanki mają rację, że ładny, czy skamują mnie też? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo masz średnią jakość tak naprawdę tej kamery, więc no nie wiem. Co widzisz? Czyli musisz przyjechać na drugą randkę, no i musimy więcej ustalić tam rzeczy wtedy, nie? Będzie, wiesz, łatwiej. Będzie też bardziej kameralnie, bo teraz tak niby, wiesz, sam na sam, ale jednak sporo osób na streamku, więc to tak wiadomo, delikatny stresik jest. A czekaj, a skąd ty jesteś? Bo już zapomniałam? Z Krakowa, w Krakowie mieszkam. Z Krakowa, a to wiesz, ja do ciebie nie przyjadę, to nie na to duże łóżko, nie? Nie robota. Dlaczego nie? No bo nie. No i koniec. Daleko mam to, gdzie mieszkasz? W Gdańsku. O ja, to za daleko, to nie. No ja też mam daleko, więc no... Dobra, już się musimy tutaj wjechać, no to... No to już można powiedzieć, jak za daleko, to nie ma sensu tego drążyć dalej, no, tak? Kurwa, był dobry początek z tym, jak się zdisował innych, ale potem żeś taką srakę zajebał se dwa razy, że chuj. I końcówka już prawie też była dobra, końcówka już była dobra poza tym dobrze jednym. Dobrze było. Ogólnie było w porządku, było, wydaje mi się, nie zależy jakie mi oceniasz to. No git. No... To było trochę... niesmaczne. Co? No o tym flecie na przykład było chujowe, o tym łóżku też było chujowe. Tak w pierwszych czterech zdaniach jak zapraszasz na drugą randkę i do łóżka, że za małe, to tak no, kurwa... Sraka delikatna. No, wiesz, początek był dobry, żeś wyszedł na Sigmę. Powiedziałeś, że tam ci się stresuje, dobrze to wyglądało. Tak, to było fajne. Ale potem srakę z tym zajebałeś. Tak. I potem już było dobrze znowu. I co to było tam, kurwa, co pod koniec żeśmy mówili? Z czym to było? Kurwa, już nie pamiętam. No nic, to trzeba będzie przeanalizować, no to trzeba będzie motocykla coś tam coś nie, było, nie? Nie. Coś tam, kurwa... Dobra, no nieważne. No nic, ale tak czy siak, gratulujemy. No. Dziękujemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, bardzo miło. Lalu PL, dzięki za 5 subgiftów. Dziękujemy ci, Mati, za obecność, trzymaj się. Proszę od razu kamerkę. Ale to wy oceniacie, czy ona, oceniamy i my i ona akurat tak się składa, kurwa. Tak, tak, my razem. No, no i co, kurwiszonie? No i co, kurwiszonie? Weź go, wyłącz tego kamerkę, żeby się nie stresował, chłopak. Dobra.
No Emi, ja już widziałem, po tobie, myślę, że mamy podobne spostrzeżenia. Tak, ja już widziałem po tobie w pierwszych kilku zdaniach, że on już przegrał. My już mówiliśmy. Że on już przepadł tym takim pustym tekstem, prawda? Znał wieki za dziewiąty. Że za małe łóżko, że coś tam... No, miał predyspozycję, ale Ale no, potem z tego łóżka znowu wybrnął, już było tak, że znowu już było chwilę dobrze, ależ potem znowu zajebał z tym fletem. Ale też no, wydaje mi się, że Emi jest taka, że ona już zapamięta to, tak? Ten tekst, ten taki głupi tekst. No. No i tak to wygląda. No tak, no, tak, i... dlatego od razu. Tak to wygląda, no. Dobra. Dobra. Mogę wybrać? Ja bym poprosił. Mogę? Nie, ja wiem, kogo ty byś poprosił, ale nie, ja. Nie. No dobra, to ty teraz wybierz. No ty tego byś poprosił. Nie. Nie, dobra. Mogę? No. Ja bym chciał dwójeczkę. O, dwójeczka zrobiła ogromne wrażenie, chciałem ci powiedzieć na początku. Tak? No, Better, mógłbyś mi podesłać dwójeczkę na priv, albo tych pozostałych jeszcze, co dostali? Żebym widział sobie. To zobaczysz, zgłoszę. A, popatrz. Dobra, ja ci pokażę inaczej. Patrz. Bo ja to mam na YouTubie. No i oczywiście widzowie, jak ktoś nie widział jeszcze zgłoszeń na YouTubie, to możecie sobie coś tam zostawić po sobie. Proszę zobaczyć, no dwójeczka tutaj zrobiła dobre wrażenie na Emi Jamie, ładnie zrobione, zobacz. No tak, no widzę. Dobre zrobiła wrażenie. No ale zobaczymy, dobre wrażenie zawsze można spierdolić. Oczywiście. Dużo, tak zależy, dużo zależy od rozmowy, tak? Tak. No, tak. Ale z tego co widziałam, to Szafski, bo dzisiaj miała streama i widziałam, że zgoli wąsa. I to już chyba to minut, no tak? To gratulacje, Szafski debilu, dla ciebie już teraz nie masz szans. Ilaru, no, dziękuję za kolejne 5 subgiftów, witam. Kochana, mogę go zastąpić. Nie no, dalej dobrze jest, tylko no, ten wąs to tak mnie zachwycił. Dobra, Szafski, bierzemy cię teraz tutaj pod... Nie musisz wysłać już Better. Nie, pierwszy jest. Bierzemy cię na celownik. Włącz od razu czacik. Tak. Oj! Co to za dzieciaczek? Po co tego wąsa goliłeś? Kurwa, mać. Ale żeś spierdolił. Ja wam muszę pokazać, jak było. Patrzcie, jak było z wąsem. Musicie zobaczyć. Tak było z wąsem. Halo, kurwa, głośno. Tak było z wąsem. Miałem mieć wąsa? No, lepiej by było dla ciebie, mój drogi, no ale to już przepadło. Sorry, stary. No czekaj, spokojnie, bo ja tu muszę... Dobra, jesteś już rzucony. No dobra. Proste. Nie będziemy wam zabierać tutaj więcej czasu, tak, mój drogi? Ja ci też nie będę zabierał więcej czasu. A, dobra, idę, no. Czy to już, tak? Tak, nie, no poczekaj, jeszcze możemy poczekać chwileczkę, bo Patryk zrobi po drinku. Aha. No szkoda, że zgoliłeś tego wąsa, bo wąs robił robotę. Nie da się tego. No, to prawda. Robił robotę, dodawał... On mnie zachwycił. Dodawał takiego smaczku, dobrego smaczku dodawał ten wąs. Może ja już w ogóle pójdę, co? Ja pierdzielę, wszystko dla wąsa. No i po co mi to było? No. Dobra, na razie jeszcze patrzę do ciebie, Seba. Nie patrzę na tak zwaną moją... dzisiejszą wybrankę, tak? Nie patrzę, chcę zobaczyć, jak to będzie za... Jeżeli będziemy mieć te 5 minut swoje, tak? Widzę coś tam kątem oka, że jest tam pomarańczowo. Tak samo u mnie na czacie pisali, ej, daj pomarańczowe LEDy, będzie mega... mega połączenie, także zaufałem. Ale dobra, niech ten pyka wraca, bo mi tak serce dudni, no, że zaraz nie wytrzymam. Dziękuję za kolejne 5 subgiftów, witam. Kolego, ty mnie kurwa nie pośpieszaj. Ty chłopie nie pośpieszaj prowadzących kurwa, bo zaraz cię wyjebiemy. No, zaraz ci mogę kurwa 2,5 minuty kurwa uciąć i będzie chujnie robota. No. I tyle. Może być, z miłą kurwa chęcią. Ja wiem, że te 2,5 minuty zrobiłbym więcej niż 5 minut. No dobrze, no to właśnie dlatego teraz masz czas. Tu kurwa czas startuje z stoperem pejku. Powodzenia na swoje 5 minut, zaczynamy. Dobra, także wow, okej, okay. Pierwszy raz cię widzę, także naprawdę wow. No i witam serdecznie. Co mogę powiedzieć? Tak po pierwsze, chcę, że jesteś fanką Harry'ego, także no. Pierwsze pytanie, ulubiona część? Książę pół krwi. Książę pół krwi. Tak, no.
Okej, okay. To był pierwszy film, na który byłem w kinie, więc mam jakiś tam sentyment. Więc spoko. Czyli ty masz 25 lat i byłeś w kinie? To ile ty miałeś lat? A, czyli bo ja pamiętam. Ostatnia część chyba była w 2011. A Książę Krwi, to który to był rok? Nie mam pojęcia. Niemożliwe, bo ja nie byłam w kinie na żadnej części, a jestem starsza. A ja byłem. I to pamiętam, jak dzisiaj byłem z kolegą, to jak była taka scena, jak oni chyba wpili wtedy w tym... tą wodę jak pili, to ja tak o, nie dam rady tego oglądać. Ale no co było ty? Po pierwsze, po drugie w sumie już, to życzę ci wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu. Tak samo wszystkim widzkom, jak i Nexa, jak i moim, wszystkiego najlepszego, Kubitki. Chwila, bo nie zauważyłem, coś może... A 2009 rok był. To coś tutaj wystawało. To dla ciebie jest. Dziękuję. Dla ciebie jest, także położę na razie tutaj. Mam nadzieję, że sobie kiedyś tam odbierzesz. No i co? Chwila, bo byłem mega przygotowany, ale jak się zobaczyłem, to wow! Naprawdę wow! Tak samo w ogóle ty miałeś takiego streama, takiego, że wow, 18 lat, nie? O Jezu, aha, tak, to było w styczniu, no, moją urodzinę, tak, no. Ja byłem święcie przekonany, że ty naprawdę masz te 18 lat. A później powiem na streamach, no niestety. Ale co nie niestety, to właśnie nie niestety, to właśnie bardzo dobrze. Później, 28, mówię. Dobra, jest koniec, jest dobrze. Jest dobrze. Ale czekaj, to lubisz młodsze, czy lubisz starsze, bo teraz się zgubiłam. Starsze, gdzie młodsze? Te młodsze to nie mają... powiedzmy, nie chcę obrażać oczywiście, ale starsze wiadomo, już mają bardziej poukładane w głowie. Dlatego, no, ja sam wyglądam jak... Czy ja mam bardziej poukładane w głowie? Nie. Nie masz? Nie. Pierdolnięto tak lekko. Nic się nie dzieje oczywiście. Ja też nie mówię, że jestem normalny. Lubię czasami sobie, że tak powiem, być troszeczkę dzieciakiem. Jak to się nazywa? Jak ktoś jest troszeczkę taki dziecięcy? Infantylny. Właśnie widzę, że ty masz właśnie jakieś tam Lego. Ja też mam tutaj jakąś tam kolekcję. Właśnie czekam tutaj. No widziałam, że się przygotowałeś, ale to jest tak pod stream, czy to tak ogólnie trzymasz tam? Wow. Nie, tu po prostu trzymam, czekam aż będę miał z kim złożyć. Aha, to one są pełne, nieużywane? Tak, jak widzę te... Nie wiem, podejrzane. Ile to jest... Ej, no ale no co, przecież to nie jest złożone, serio. No, kto trzyma niezłożone pudełka w pokoju, no co jest? Kto trzyma? No zapytaj się ludzi z tak zwanego czatu społeczności, zapytaj się widzów, który ma w domu niezłożone Lego? No ja myślę, że przynajmniej połowa. No co ty, to chyba jakieś świry, które kolekcjonują. Ej, co? Wszyscy piszą ja. No, jesteście normalni? No i to jest normalne. Ale dobra, jak kolekcjonujesz, to okej, okay, ale tak, żeby trzymać i potem złożyć, to nie ma sensu. Ja to muszę od razu złożyć. Sekundę poskładał i zaczął lizać. No dobra, no okej, okay, rozumiem jakieś tam mieszczę się, ale ten Lego Technik, jak ja widzę, że tu są jakieś mechaniczne rzeczy, to nie, to zdecydowanie mi się nie widzi. Nie widzi mi się. Aj. W ogóle zauważyłem. A dziękuję. No musiałeś mi jakimś głównym przyjemność, tak? Powiem ci też jeszcze o włosach. O włosach naprawdę bardzo mnie urzekło, jak zobaczyłem ten blond. Czy najpierw na Instagramie, to mówię, o dobra, jest lepiej. A co, mówię, jest blondynki? Lepiej. Czy wolę, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakby zależy też od urody, nie? Jakby nie ma czegoś takiego. Że wow, blondynka, ale mi się podoba, a brunetka, mega mi się podoba. No nie, tobie akurat pasuje bardziej blond, na moje. Okej, okay, ja mam takie mieszane uczucia teraz tak naprawdę po fryzjerze, żałowałam troszeczkę. Czyli z jednej strony wiesz, że spoko, a z drugiej właśnie, czy nie popsułam sobie włosów, nie zniszczyłam. Nie, to zależy. Mi się wydaje, że większość ludzi uważa, że zdecydowanie na plus. Tak samo widzę, jak się Sebek patrzył na przykład, jak zobaczył, jak mówił, o, gały wyskoczyły. Aha. Nie. Także bardzo fajnie. No i co? Słyszałem, że lubisz Włochy, tak? Tak, no. Znaczy, lubię, to jeszcze nie do końca wiem, bo nie byłam. Ale jeżeli chodzi o kuchnię i z tego, co oglądam sobie przez internet, no to bardzo bym chciała tam pojechać. Okej, całkiem spoko. A masz taką jakąś, w sensie, chodzi ci bardziej o Rzym, czy bardziej jakieś góry? Wiesz co, nie, chciałabym zrobić całego tripa po Włoszech. Ja zdecydowanie właśnie, że Włochy to bardziej góry, to możecie widzieć. No, Rzym to jest taki już taki, tak zwane PPW. To już jest takie, no za dużo tam ludzi było, o, może tak. Ja też nie lubię ogólnie takich skupisk ludzi. Wolę, jak jest bardziej kameralnie.
No w sensie, no tak, zależy, jeżeli jesteś we dwójkę na przykład, to zdecydowanie. A powiedz mi, czy potrafiłabyś wymienić swój największy minus? Największy minus? Padę. No. Ojej, jestem niecierpliwa. Bardzo. Tak mi się wydaje, no. Coś jeszcze oprócz tego? Bardzo roztrzepana i mam słabą pamięć, naprawdę, gigasłabą. Gigasłabą, aha, to całkiem... No, jakbyś siedział częściej może na streamkach, to byś wiedział, że mam bezazina pamięć. Powiem ci tak. Rzadko kiedy... Jakby nie patrzeć, to ja siedzę u trzech streamerów. Właśnie czasami u Nexika, u ciebie siedzę, no i wiadomo u Mergeniego, bo tam trzeba coś tam czasami no wiesz o co chodzi. No i sam robię te streamy, także no ja też nie mam czasu, żeby oglądać tam innych, także wiesz. To jest dość wyróżnienie, że u ciebie siedzę. Okej, okay, dzięki. Aha, ale na przykład, właśnie na przykład na Instagram ostatnio widziałem ciebie bez makijażu. To nie wiem. Jakby nie wolisz sama siebie bez makijażu? Wiesz co, nie uważam, że źle wyglądam bez makijażu, ale czuję się po prostu lepiej. Zdrowiej, tak. Nie wiem, że nie mam takich podkrążonych oczu, więc... Z makijażem, totalnie. Okej. A powiedz mi, jak to jest, że ludzie wchodzą i mówią, że wyglądasz jak brunetka? Przecież ty jesteś starsza chyba, nie? Coś takiego kojarzę. Tak, właśnie, to ona wygląda jak ja. No właśnie, też za tym jestem, także no, mam nadzieję, że widzowie będą co innego teraz pisać po tym streamie. Także widzowie, Emi Jamie nie wygląda jak Bletka, to wygląda jak Emi Jamie, tak? Tak. Co jeszcze? No miałem na przykład pytanie, czy znasz, bo ty jesteś z Gdańska, z Gdyni, coś takiego? No z Gdańska. Okej, ty mieszkasz gdzieś tam obok Kiza, coś takiego, nie? No powiedzmy, no Kiza też jest z Gdańska, więc no tak. Czyli jesteście na siemanko? No tak, no przyjaźnimy się generalnie. Okej, spoko. A na przykład jakbyś ty miała, bo ja powiedziałem, że mi obojętnie, czy brunetki, czy blondynki, a ty jakbyś miała wybrać, to bruneci, czy blondyni? Wiesz co, całe życie podobali mi się bardziej blondyni, a teraz to uważam, że obojętnie bardziej oczy i uśmiech. Uśmiech jest chyba najważniejszy. Żeby było ładne, proste ząbki, zdrowe. Coś kurwa tam się... Ale chyba spoko. Uśmiech, no jest git. Maleńka, super. Tak? No. Jestem nieogolony, ale... Te dwa plusiki, że tak powiem. Wygląda. Coś miałem jeszcze zapytać. Nie, przygotowałem się, ale tak wiesz. Na początku miało być, że o 5 minut i tyle, a tu jakaś druga tura ma być. Ja mówię, jest ciężko. Jak się dostaniesz rzeczywiście, co nie? No właśnie, w sumie tak, w sumie rzeczywiście, jakby nie patrzeć. A powiedz mi, jakaś seteczka, coś tego wleciała, czy nie? No oczywiście, że tak, nawet dwuseteczka. A masz teraz? No, tutaj już jedno wypiłam. A jedno, ja już... Ale nie, czekaj, mam jeszcze wiśniówkę. Tak, chcesz się zmierzyć? Tak, next. Co? Nie, absolutnie, No ja pierdzielę, dobra. Ej, ja jestem niska, ważę mniej, nie mogę tyle pić, no co ty? Ej, a strzelacie chuj trochę, nie? Ile masz? Ej, wariat. Ej, wariat, ale nie strzela chuj jak to jest, no. Nie, ej, ale ty jesteś spocony, kurwa, na czole. Sam jest spoko, Odpika. Nie, no to ja nie, to jeszcze... Ja jeszcze troszeczkę potrzebuję. No ja mam na przykład 1,60 m, także... Okej, no to ważne, że jesteś wyższy, kurwa. Nie? Ważne, że... Znaczy, czy wzrost ma znaczenie? No chyba nie. No nie, no wiesz co, jak sobie myślę w przyszłości, jakbym miała mieć takie bardzo niskie dzieci, no to średnio, jakbym była taka niska i mój partner też. Ale mówisz, że masz 1,60 m, no to git. Nie, żartuję, nie mam 1,60 m. Na spokojnie mogłabyś ubierać sobie jakieś tam szpilki czy coś. Szafski trochę... No tak, a na przykład wolisz się ubierać tak, wiesz, kameralnie? Spodziewałem się po nim więcej. Jakaś taka marynarka, że... Ale on sobie pierdolę tak jest jakąś kurwa koleżanką, kurwa. Dzisiaj to jest w ogóle wyjątek. Ja chodzę na co dzień w bluzach, w dresach, jakieś luźne spodnie. Ja nie wiem, ja też tą koszulkę to już bym dawno ściągnął, ale piszę mi tak o... Ale słuchaj... A jeżeli ja sobie rozerwałem to kurde... Nie no, żartuję, nie ściągaj, ale dziękuję za kolego, ja mam i mam dobrą gawkę. Mówisz raz i masz, tak? Dobra, ale fajnie, wracamy, witamy. Ale podoba mi się, że posłuszny jesteś. Bez przesady. No co? Coś no można co? Powiedzieć, no? No. Mam sobie wypierdalać, tak?
Nie, kolejny, kolejny. Ale liczyli, powiem tak, po tym zgłoszeniu i ten, no liczyliśmy na troszkę kurwa tutaj lepszą prezentację. Ja powiem ci szczerze, Szafski, od siebie, że pokładałem w tobie większe nadzieje. Ale co to znaczy większe nadzieje? Miałem się bardziej przygotować, coś jakieś przedmioty, czy... Nie, chodzi o samą rozmowę, samą gadkę. Nie, no bo miło to... sobie. Powiem wam tak, na pewno gadka byłaby na nie przed, nie wiem, ile tam masz widzów, 5 tysięcy, 10 tysięcy? Ale ty na to nie patrzymy. No właśnie, wy na to nie patrzycie, bo... Ale ja tu jestem, halo! Ty tak. Plus jedną osobą w gwiazdę. A pierwsze, co już na początku zjebałeś, pierwsze co, to przychodzisz, chłopie, tutaj na randkę i skupiasz uwagę i życzysz wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego, a chłopie, powinieneś pierwszą osobą, którą zwracasz uwagę, to powinna być Emi, kolego. A nie powiedziałem tak, że najpierw... No, ale wiecie, co mi się wydaje, że powiedział najpierw do mnie, a potem właśnie do reszty. Też mi się tak wydaje, ale... A, to może mi się popierdoliło. To zwracam honor. Ale no, nawet o tym, pomijając to, to i tak jakoś kurwa tak... Powiedział do niej. Dobra, no co, no chłopaki, zawiodłem. Nie było źle, mój drogi, to nie to, że no właśnie, no nie to, nie chodzi o to, że było źle, tylko że... Coś takiego kurwa... Lepiej, trzeba było lepiej, trzeba Stary, było lepiej. Byli gorsi, no, byli gorsi kurwa. Nie źle. Byli gorsi. No to dobrze, no to... No nic, może się odezwiemy do ciebie, mój drogi, niedługo. Tak, jakiś no. Ten telefonik później coś tego. Tak. Najgorsze jest to, że jest goli wąsa. Zadzwonimy potem. Kurwa. Najgorsze to, że jest goli wąsa. Wąs robił robotę. Ten wąsik był przyjemny, naprawdę. Weź zapuść go, kurwa, bądź Sigma, nie jakiś kurwa leszczy kopi nieogolony. No. Myślisz, mówisz? No pewnie, pewnie, że tak. Popatrz, dobra, jak kopię, popatrz jaki ja glowa przeszedłem z wąsem. No zależy, no najpierw na kombi. Mi się najbardziej podobał na kombi. Ja wam nie, teraz... nie. Wąs, sam wąs. Lepiej. Sam wąs, też mi się wydaje. Dziękujemy ci, Szafski, bracie. Dzięki, brachu. Trzymaj się, pa, pa. I to, jak coś to będziemy się kontaktować. Jak coś to będziemy się kontaktować tutaj. Zadzwonimy, co? Zadzwonimy. No. No, mam nadzieję, że ty na pewno, trzymajcie się. Hej. No i tutaj co? Kamerkę rozłączcie. No i jak dla ciebie? Wyszli od razu był ten. Jak dla ciebie? No miło było. No spoko, naprawdę. Git. Nie było jakichś super wrażeń, ale było naprawdę bardzo, ale pilna, bardzo przyjemna rozmowa. Tak, no. Czekaj, który był ten? Co? Tak szczerze, najlepiej mi się rozmawiało z Wodogłowie. No to... Wodogłowie to jest Sigma. To jest pierdolona, no, tak. Sigma, no to co ty sobie... Kordian top. Ale... Kurwa, czekaj, był tak... Nosal, Mevron... Czekaj, był Mati, na początku był ten... Na Gerardus. Mateusz, Gerardus, potem był Nosal. Tak. No Nosal, ale w sumie łatwo idzie zapamiętać. Nosal, dobre był wejście, jakiś... ale potem stres ten. Dalej. Piotrek. Dalej Mevron. Ej, a czy moglibyśmy tych chłopaków, co tutaj już byli, przerzucić na inny kanał, żeby się nie... No, to też, jakbyś mógł zrobić to, w sumie to by było najlepiej. Better, jakbyś mógł to sobie przerzuć, a ja już mam... A oni tak, zazdrosny CSGO. Kolejnego gagatka mamy jak coś, żebranego dla naszej gwiazdy. Dzisiaj chłopie z Epką Brodnicką gadałem na Instagramie, a tych chłopów i pierdolić takie rzeczy. I będzie live z Epką Brodnicką, kolego. Ja ci załatwiam live'a. Aha. No i właśnie. No co aha? Aha. No dla mnie też aha, moja droga, bo dla mnie tutaj ty jesteś dzisiejszy jedyną gwiazdą. No ale to już zlikowałem wcześniej. To mi jakaś tam epka, jak ja tu mam taką, jak mam taką gwiazdeczkę tutaj. Ale mówisz o tej w domu. No tak, tak, no, tak, no, tak. I Jula najdroższa. No. Ale na drugim miejscu Emi, jak najbardziej. No, dobra, już jest to zrobione. Dobra. Ja czyli mam, mamy pięciu za sobą. Pierwszego weź. Nie, ja teraz wezmę. No dobra, ty. Bierzemy teraz, żeby, bo tego znamy, tamtego znaliśmy. Dwóch tutaj znamy, ale to ja nie znam. A no tak, dwóch znamy. No dobra, nie, dobra i... Niech będzie. Dziesiątkę zapraszamy dziesiątkę. Kandydat numer 10. Przybywa do nas ze Słonecznego Mazowsza, kandydat numer 10, Seba Eba. Sebunia. Seba Eba. Zgubiłem. Ho? Poczekaj, bo tu za wcześnie cię wrzucili, bo jeszcze ci kamerki nie ustawiłem. Z góry? Spokojnie. Co to ma być? Spokojnie. Muszę wintować, jakby ja sam to się jest, kurwa. Cześć, gdzie wy jesteście, kurwa? O, tu, dobra.
Spokojnie, ścisz sobie tego bota, dostosuj sobie tak, żeby było ci idealnie. Ja go nawet nie słyszę, wiesz, więc o, dobra. A czemu nic nie widzę? O, tu jest... Seba Eba, o kurwa, jaki husky. Wiesz co, tak, to jest mój pies. Przybrany, ale mój piesek. Aha. Jakby... Wszystko jest git, nie? Dobra, jest, kurwa, ile można na was czekać do chuja, nie? Naprawdę, ile można na was czekać? No dobra, dobra. I kurwa setę, ile można czekać? Dobra, kolego, ja dwusetę, tak? Poczekaj, witam Pelcu, poczekaj sekundę. No i tu, nie? Jeszcze są dwie sety. A sklep jest obok. Poczekaj, bo jeszcze tutaj Patryk idzie się wysikać. Przy okazji kinu i otworzyć coś. Poczekamy chwilę. On ma chyba softbackers, nie? Jakiś malutki, kurwa. Dobra, dobra, tak z ciekawości, póki mamy chwilkę czasu, się zapytam jeszcze widzów z ciekawości, który pan na razie dotychczas zrobił na nich najlepsze wrażenie, albo takie top 2 panów, jakbyście mogli napisać. Top 2 napiszcie, nie jeden, bo wiedziałem, że będziecie pisać wodogłowie, ale taką top 2 jakbyście wodogłowie to akurat dobry rywal. No, mocny. Jest mocny, tak szczerze, wszyscy na kanale go typują, nie? Dobry rywal. Nie no, wodogłowie wiedziałem co, ale... Ale... Oprócz wodogłowia. A co lalu problemy, bo nie czaj, o co chodzi? Co ty pisałeś wcześniej? Albo Next ma problemy. O co chodzi lalu, bo nie wiem o co chodzi. Gość, no nie, gość z Lombardu dał. Gość z Lombardu dał trochę dupy. Tak troszkę. No czekaj, no w sumie rację, no tak... Jak ja bym miał powiedzieć... Było... Kurwa, Nosal też miał chuj potencjał. Zajebiście zaczął, cześć ciotka Marzenka. Nosal chuj miał potencjał, zajebiście zaczął. Strasznie mi się podobała ta inicjatywa, tylko się zestresował. Chuj. No, to prawda. Tylko potem się zestresował. Cześć, Flisu. No, kurwa. Jak ja bym miał dać takie top 3 obecnie, to bym dał Wodogłowie, Szafski i Nosal. Nie Nosal, tylko ten, Mevron. Bo albo Gerardus, tak. Albo Gerardus. Nie, Mevron. Czyli Mevron, czyli dobrze powiedziałem na początku. Tak, no. A potem Gerard. No. No i tak w sumie by było, nie? Bo bardziej chodziło mi o to, że Szafski też wypadł ogólnie dobrze, ale... Nie no, dobrze, nam, dobrze. Nam po prostu z pyką brakowało takiego, kurwa... Wiesz, po takiego... tym... Po tym formularzu, nie? I jak ci pokazałem jeszcze i tym wąsie wszystkim takiego... No dlatego, ja przez to sobie zrobiłem takie większe nadzieje, tak, no ale... Tak. No ogólnie było, no tak, no. Było może tak stabilnie, ale bez żadnych fajerwerków, tak no, bym to tak, powiedział. Na razie mi najbardziej wodogłowie Szafski i rzeczywiście, no Mevron, mówiłem Mevron przez Gerard, ale ona powiedziała, że Mevron, więc no podobne zdanie mamy, no taka to piłka na razie tutaj nam się wygląda, ale to nie wiadomo jeszcze jak będzie na końcu. No dobra, ale... Pomijając to, mamy kolejnego uczestnika tutaj, tak? Mamy kolejnego uczestnika, który może tutaj wygryzie właśnie wszystkie osoby, o których gadamy. Chłopaki, Emi wygląda olśniewająco, ale wy mocno nie odstajecie. Dziękujemy ciotka Marzenka, dziękujemy. Dziękujemy. Oj, dziękuję. To też dobrze pewnie wygląda. Dobra. No i co? Miłej rozmowy. Miłej rozmowy, proszę bardzo. Dobrze, dobrze. No to słuchaj, Emilia, bo tak naprawdę... Najka Seba. No dowiedziałem się tak naprawdę godzinę temu nawet jak masz na imię, tak? Aczkolwiek... No co ty? No, to czemu się zgłosiłeś tutaj? No, napisałem przecież w aplikacji ogłoszeń, że 2 minuty oglądałem twojego streama, tak? No jakby, no coś to coś, nie? No dobra, rozumiem, ale to czemu się zgłosiłeś? Ty mnie wybrałaś. No bo, ale dlaczego ty się zgłosiłeś? No i porobacie, jak jeszcze ubiorę okulary, jesteś przepiękną kobietą. A jak jeszcze ubiorę do tego okularki. No to jesteś mega. Weź ten czat trochę. Aczkolwiek. No dobra, no, dobra. Aczkolwiek. Ale zacznijmy od tego, no, że kurwiłaś mnie, nie? No, wkurwiłaś mnie. No, napisałem, że mam większe cycki od twoich, nie? Nie, kurwa. Napisałem, nie? No, chcesz się przekonać? Nie. No właśnie. No, ja bym się przekonał na żywo, nie? No, aczkolwiek. Bo porównać dwie rzeczy trzeba na żywo. Ale...
co lubisz robić, nie? Bo wiadomo, nasłuchałem się. No i to jest takie niefajne, tak? Bo ja słyszę wszystko. A to czemu słuchałeś? No właśnie. No bo ciężko nie słuchać, nie? No to właśnie, opowiedz coś o sobie. No dobrze, no to tak. Na jednej w życiu desce się przejechałem. Jakby naprawdę. Tutaj jest oto dowód. Deska. Aha, no, widzę, że tutaj chłopaki. No tak, tak, dokładnie. O. Ale okej. Tutaj jest deska, na której niejednokrotnie jeździłem. Kurwa, jaki mobil. Gdyby tata jej nie wyjebał, no to by jeszcze była. I by dało się jeździć na więcej ilości deskach. No ale deska wyjebana. Też jestem w sumie muzykiem. W sensie, można tak powiedzieć, ponieważ grałem na perkusji oraz trąbce. Na trąbce grałem 3 lata. Oraz lubię naturę. Lubię chodzić w góry. W górę jest zajebiście ogólnie, nie? Jak masz, ty lubisz chodzić po górach? No, nawet lubisz, tak. Lubisz, nie? Tylko w górę trzeba iść z kimś, chociaż z jedną osobą. No to prawda. Z jedną osobą, bo to jest zajebiście, bo na przykład w górę się idzie po to, żeby kurwa się napić, nie? A no jak widać, każdy tutaj na tym streamie uwielbia pić, nie? I różne trunki. Mają jacki, mają coś, ale w piwach popularne jest piwo. No i ja zawsze biorę chociaż steropak i idę. Czy ty coś pijesz? No aktualnie tak, piję cytrynówkę, ale jeżeli chodzi o wypad w góry, no to raczej tak nie. Ale... Skupiam się typowo na chodzeniu. Tak w górach się nie robi, a chociaż znasz kulturę chodzenia po górach? No powiedzmy, no coś nie coś. No to trzeba się z każdym witać. No, tak, to prawda, witać. No. Ale zauważyłam, że jest część ludzi, która się właśnie nie wita, bo uważa, że oni tam idą na przykład, nie wiem, żeby się wyciszyć, a dla mnie to jest właśnie fajne, kulturalne, ciekawe właśnie, że trzeba się przyjrzeć. Mój znajomy miał taką akcję, że szedł sobie z górach, no i dziewczyna szła sobie z chłopakiem, no i ona powiedziała cześć, a oni jej nie odpowiedzieli, no i ten chłopak się na nią krzywo popatrzył, nie? No ja się nie dziwię. Chyba nie zna tych zasad, nie? Ale... No, co? Pierdolenie o szopenie. To może się napijemy. No to zostało ostatni łyczek. To jest kurwa już chłopie. Ostateczności koło ratunkowe. Kurwa. Wyzerujesz dla widza? Taką kobietą chłopie kurwa może się napijemy, to jest kurwa chujnie robota. Chcesz wisiłeś. Oczywiście, że tak, ale co to było? A, pigwówka. Kurde, ale szybko ci poszło. Właśnie dobra. Powiem ci, że ja tą pigwówką gardzę. Lubię pigwy, ale... Nie. Tak. Dobra, wiesz co? Troszkę dziwna jesteś, nie? Jak można nie lubić alkoholu? Ale oczywiście, lubię, ale pigwówkę. Pijem jest alkohol. No dobrze, no ale tu na przykład wypiłem... Dobra, a w denaturacie też jest alkohol i co, też pijesz? Kurwa, jak wiesz... Ja na budowie robię, nie? No to czasem się zdarzy, nie? Nie mówię, a czym się zajmujesz na budowie? Ogólna budowlanka, czy... No ogólnie to ciągle druty, nie? Co na budowie robić? Ciągniesz druty, okej. Ciągle druty, no. A lubisz to robić? No uwielbiam, nie? Jakby ciągnięcie druta to jest moja specjalność. No to fajnie, że się spełniasz. Dole! Ale strach! Elektrykiem bez bycia elektrykiem, tak jak wcale. Chyba pierwszy raz gada z kobietą, oprócz jego mamy. O kurwa. Ale... Przeszedłem na ciągnięcie drutów, wiesz. Robiłem w gastronomii. Dobrej restauracji. Chleb nie jako pomocnik. Ja się zwolniłem, bo to nie było dla mnie. Niech on sobie już tam biurę wydrąży. No, słyszałem, że ciężka robota ogólnie. Nie, bo może 12 godzin to chuj, nie? Ale ja lubię widzieć, jak ktoś je moje jedzenie, nie? I mówi, że dobre, a tam tego nie widać, nie? Tam siedzisz 12 godzin w kuchni. A ten... Nieważne, dobra. Już nie wiem, coś mówić, ale nie wiem. A co, a gotujesz dobrze, czy tylko wiesz, tam zrobisz sobie ziemniaki na przykład dobierasz? Nie, no gotuję zajebiście. No to co byś dla mnie ugotował? Co bym dla ciebie ugotował? To no. Tak. On tak skupowego. To co wszyscy lubią, devolaya z serem i masłem. No raczej, kurwa, specjalność każdego, kto... Ale to jest standardzik, to jest zajebisty standard. No bo to jest zajebisty standard, tak, no właśnie. To jest zajebisty każdy standard. Każdy kocha devolaya. No właśnie, u mnie na przykład na imprezach rodziny bez devolaya to nikt nic nie je, kurwa. No i tak to wygląda, nie? No i tak to wygląda, no. I co, no pyszne ziemniaczki, tak? Z jakimś kurwa koperkiem, bądź też z czymś innym. No koniecznie, dużo kopru. Wtedy jest przepyszne. No i co? Mówiłaś, że masz 28 lat. Ale tabaka zapierdol się na kupi. No ja lubię starsze dziewczyny, tak. Czyli ci nie przeszkadza ta różnica wieku? Nie, mi nie przeszkadza. Jedyne, co tobie może przeszkadzać, ale tu większość jest młodszych. Nie, no myślę, że nie wyglądam tak staro, więc też... Nie, no wyglądasz bardzo młodo. Ja też... Jestem zazdrościk na jakiś 1,81 chyba. No, ty słyszałem, że jesteś niższa. Ale kurwa. No.
Ja no, tak preferuję, tak? Preferuję starsze kobiety, jeszcze niskie. To starsze to troszeczkę boli, ale no. Okay, nie ukrywam. Ale rozumiem, no 8 lat różnicy, no tak. Jest to trochę. Nie będę się złościć. Dajcie sobie tą ziarka na rozluźnienie. Tylko pewnie w drugą stronę, co? No, w drugą. Tak samo bardzo. Dzisiaj tu jechałem i jestem na to. Nie, no jak to tylko liczby, daj słowo. Daj znak. A dawaj się przejrzymy tak. Możemy. Przyszedł, ale nie bardzo. Skupmy się na sobie. A lubisz basen? Czy lubię basen? A co, chciałbyś mnie zabrać na drugą randkę na basen? Nie, będę na basen i pomagam swoim kutasem. Nie na drugą. No. Wiesz co? Jechał do ciebie, wiesz co? Okej. A skąd jesteś? No, spod Krakowa, nie? Ale... No to kawałek. Kurwa, ja lubię jeździć. No i bym cię przejechał, nie? Akurat dziś miałem kurwa jechać, ale dobra, a piszę do kumpla, nie? Piszę do kumpla i też wczoraj o drugiej nocy przeczytałem od Nexa, że przyjęli mnie, nie? A ja sobie kurwa w Rasta grałem od 8 do 2 rano, to ręce w Rasta z kolegami, no i czytam tą wiadomość. Kurwa, ale pijesz na to. No to pizda, nie będę pił. No przyzwyczajem, no, ale się okazało, że nie będę pił, to muszę trochę, wiesz, basen. Tak, to miałem nie pić, bo miałem kierować. A i tak kolega mnie wyjebał, bo na studia poszedł. Dobra, chujbo. No i na tym zakończmy, że kolega cię wyjebał. No i cię wyjebał, kolega, i ty prawdopodobnie wyjebał. Ja wyjebał, kurwa, kolega obok. Tylko to ci dostaje. No. Ja nie mam z tym problemu, co mnie kolega w obok jebie, bez problemu. No dobra, no co? Ja też nie mam problemu, ja się tu najebałem. Git jest, nie? No, dziękujemy ci bardzo, Sebek, tutaj. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy ci, Sebek, za uczestnictwo i za rozmowę. I co, jak coś, to będziemy się odzywać. Trzymaj się. Cześć. Dziadki. Dobra. Teraz, teraz damy Siolesa. Niech będzie Sioles. Co tam, Emi? Czyli jakaś wymęczona lekko. 36. Wiesz co? No tak ciutkę, w sensie, no bo muszę cały czas też rozmawiać, nie? Uwaga, bo teraz kandydat numer 36. Ale w sumie... I tak jak numer... jak...